Witajcie ciekawscy. Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka MMA, boksu i Muay Thai, nazywana najlepiej walczącą kobietą na świecie, która wielokrotnie zdobyła tytuły Mistrza Europy i Świata. Jest także pierwszą Polką w historii MMA, która należy do światowej organizacji UFC. Skąd wziął się sport w jej życiu i jaka jest prywatnie? Dzięki czemu znajduje się w czołówce polskich influencerów? Dlaczego ludzie uważają ją za arogancką? I czy myśli o założeniu rodziny? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie. Joanna Jędrzejczyk urodziła się 18 sierpnia 1987 roku w Olsztynie. Pomysł, aby trenowała sztuki walki, narodził się dość niewinnie. Joanna zdradziła w jednym z wywiadów, że jako dojrzewająca 16-latka stała się dość pulchna, więc za namową kolegi zaczęła trenować sztuki walki Muay Thai, czyli tajski boks. Spodobało jej się wszystko – rywalizacja, ruch, szybko odnoszone sukcesy i to, że zrzuciła 10 kg w zaledwie 3 miesiące. Szybko okazało się, że jest do tego stworzona. Zdobyła wiele tytułów i medali. Po zaledwie pół roku treningów z pierwszych zawodów, na które pojechała, wyszła zwycięsko, otrzymując tytuł mistrzyni Polski. Później została 6-krotną mistrzynią świata i 5-krotną mistrzynią Europy. I choć nie był to sport specjalnie popularny czy doceniany, dla niej stał się czymś najważniejszym. Bo sportowy duch był w niej zawsze. Była bardzo aktywnym dzieckiem i nastolatką. Uprawiała koszykówkę, piłkę ręczną oraz taekwondo, ale jak zdradziła, nigdy nie przyszło jej do głowy, że będzie zawodowym sportowcem. Od 2012 roku Joanna Jędrzejczyk związała swoją karierę z zawodowymi występami w MMA. Już po roku zajęła 7 miejsce w światowym rankingu prowadzonym przez Fightmatrix.com, który zajmuje się układaniem klasyfikacji MMA. Co ciekawe, Jędrzejczyk przyznała, że nie lubi siebie z ringu, tej w warkoczach z lodowatym spojrzeniem kobiety i jak mówi, rzadko ogląda swoje walki. Oczywiście wszyscy bliscy mocno ją wspierają i ją dopingują, ale Joanna wyjawiła, że rodzicom początkowo ciężko było pogodzić się z dziedziną sportu, którą sobie umiłowała, a jej mama walk nie ogląda wcale, bo jak twierdzi, nie potrafi patrzeć, jak jej córka się bije. Życiowe hasło Jędrzejczyk brzmi: one walczą o zwycięstwo, ja walczę o to, by stać się legendą. Co to znaczy? Joanna przyznaje, że chce być legendą dla samej siebie, aby coś po sobie pozostawić. Po prostu chce zostać niezapomniana i nie ukrywa, że już powoli jej się to udaje. W 2014 roku Jędrzejczyk zadebiutowała w UFC. Wywalczyła wówczas prawo do walki o pas mistrzowski w wadze słomkowej. Rok później uzyskała tytuł mistrzyni tej organizacji. Zresztą tamten czas był dla niej bardzo obfity w nagrody. Obroniła pas mistrzowski, jako jedyna kobieta znalazła się w 10 najlepszych zawodników MMA oraz sklasyfikowano ją na pierwszym miejscu wśród kobiecych zawodniczek w rankingu Share.com. W 2016 roku Joanna Jędrzejczyk została główną trenerką The Ultimate Fighter oraz ponownie obroniła tytuł mistrzowski. Sukces ten powtórzyła w kolejnym roku. Pod koniec września 2017 roku Joanna Jędrzejczyk odeszła z klubu Berkut Arachion Olsztyn i rozpoczęła współpracę z American Top Team i od tego momentu, choć kocha Polskę, dzieli życie pomiędzy Stany Zjednoczone a rodzinny kraj. Porażkę w karierze MMA Jędrzejczyk zaliczyła w 2017 roku, gdy utraciła dotychczasowy tytuł mistrzyni świata, przegrywając z Rose Namajunas. Jak wyznała sportsmenka, gdyby nie przegrała tej walki, skończyłaby już karierę, bo bardzo chce założyć rodzinę. Ale przegrana zmotywowała ją do zawalczenia o odzyskanie tytułu. Joanna nie nazywa przegranej porażką, bo dla niej to wyzwanie sportowe, które mobilizuje ją do dalszych działań. Musimy jeszcze wspomnieć, że tuż przed utratą przez nią tytułu na rynku ukazała się biografia Jędrzejczyk pod tytułem Wojowniczka, jak stałam się niezwyciężona, w której została opisana trudna droga zawodniczki do kariery, zanim stała się najlepiej walczącą kobietą na świecie. Jak Joanna opowiedziała w jednym z wywiadów, dzięki uczestnictwu w UFC jej zarobki w 2016 i 2017 roku osiągnęły zawrotną sumę około 8 milionów złotych, a karierę zaczynała od 300 zł za jedno zwycięstwo. Co więcej, w 2017 roku Jędrzejczyk brała udział w programie Agent Gwiazdy 2, ale odpadła w 6 odcinku. I chociaż dodatkowo zasiliła swoje konto, to przede wszystkim dzięki temu show stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna. Ponoć namawiana jest też na udział w Tańcu z Gwiazdami. Dziś Joanna udziela się chętnie na Instagramie, gdzie skupia prawie 1,5 miliona fanów i uznawana jest za jedną z czołowych influencerek tej platformy. Jędrzejczyk tytuły i finanse wykorzystuje do dobrych celów, pomaga także charytatywnie i regularnie odwiedza pacjentów walczących z nowotworami. Ale Joanna skarży się, że ludzie często mylą jej pewność siebie z arogancją. Tymczasem, jak podkreśla, ta pewność nie pochodzi znikąd. Wynika z ogromnej i ciężkiej pracy, którą wkłada już od kilkunastu lat. Są to treningi 2 razy dziennie, stawianie sobie wysokich celów i nie poddawanie się w realizacji marzeń. Jędrzejczyk przyznaje, że stając do walki wie, że jest przygotowana i zdaje sobie sprawę ze swoich osiągnięć. Nieskromnie mówi, że wie i że jest najlepsza, bo wielokrotnie już to udowodniła. A jak walczy jako najlepsza? Twierdzi, że przed walką nie ma raczej stresu, który ją paraliżuje, ani presji. Towarzyszy
jej głównie adrenalina i siła, którą ma w głowie i w sercu, i to właśnie ona pozwala jej trwać. Joanna przyznaje jednak, że pomimo tej pewności sportowej oraz tytułów jest kruchą istotą i jak każdy ma dni, gdy nic jej się nie chce. Pasjonuje się trudnym i ciężkim sportem, gdzie nieraz przychodzi zmęczenie fizyczne i psychiczne. Nawet wielokrotną mistrzynią dopada bezsilność, którą czasem trudno jest przezwyciężyć. Ale sportowy duch i zawzięcie sprawiają, że nawet wtedy zawsze ląduje na treningu. Zawodniczka MMA twierdzi, że ludzie przypieli do niej łatką osoby agresywnej, a prywatnie jest spokojną, serdeczną, wrażliwą osobą, tylko uwielbiającą dyscyplinę, w której pełno jest sportowej złości. Tymczasem okazuje się, że Joanna uwielbia też pokazywać swoją kobiecą stronę, od czasu do czasu założyć sukienkę i szpilki. Przyjemność sprawiają jej typowo babskie wieczory przy drinku. Sportsmenka jest też bardzo rodzinna, często podkreśla, jak ważni są dla niej bliscy. Joanna ma dwie siostry, a jedna z nich to jej bliźniaczka. Jak wyznała, już we wczesnym dzieciństwie były inne, a w dorosłym życiu jej bliźniaczka wybrała pracę w księgowości. Jeśli chodzi o sferę miłosną, to Jędrzejczyk od lat związany jest z Przemysławem Butą, który był piłkarzem Huraganu Morąga. Jak mówiliśmy wcześniej, zawodniczka wyznała, że w wieku 30 lat miała przejść na sportową emeryturę i skupić się na założeniu rodziny. I choć plany te odłożyła w czasie, życie rodzinne wciąż jest dla niej bardzo ważne i jak mówi, nie byłaby w stanie z niego zrezygnować za żadne pieniądze świata. I co ciekawsze uważacie o Joannie? Śledzicie jej poczynania? Widzieliście jej walki? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów. Do usłyszenia!